Wacław Poniatowski urodził się 8 listopada 1899 roku w Łukowie, w rodzinie kolejarzy. W 1915 roku ukończył szkołę powszechną i już jako niespełna 18-letni młodzieniec rozpoczął służbę w Polskiej Organizacji Wojskowej pod pseudonimem Dąbek. Od 5 stycznia 1917 roku do 12 listopada 1918 roku walczył on w okręgu 9 Grupa B obwód 2 pod dowództwem Zenona Łopuskiego, pseudonim Kmicic. Oddziały Kmicica zajmowały się sabotażem wojskowym, m.in. brał udział w akcji wysadzenia mostów na przedpolach twierdzy brzeskiej. Poniatowski w swoim oddziale przechodził szkolenia wojskowe, brał udział w manifestacjach przeciwko internowaniu Józefa Piłsudskiego przez Niemców, rozwieszał afisze propagandowe w Łukowie i w okolicznych wsiach, uczestniczył w rozbrajaniu Niemców, pełnił funkcję kuriera wojskowego między komendantami POW. W połowie listopada 1918 roku brał udział w walkach z Niemcami pod Międzyrzecem Podlaskim. Po wybuchu wojny polsko-bolszewickiej 24 czerwca 1919 roku został wcielony do 1 Pułku Artylerii Ciężkiej Legionów, a w lutym 1920 roku został przeniesiony do 1 Pułku Artylerii Polowej Legionów. W czasie wojny brał udział we wszystkich walkach, jakie stoczyły wymienione oddziały, m.in. uczestniczył w wyprawie kijowskiej, a podczas odwrotu wojsk polskich zachorował na tyfus. W sierpniu 1920 roku został ranny w bitwie pod Białopodlaską. Po wojnie mieszkał w Łukowie, w domu rodzinnym przy ulicy Ciężkowizny 7. Od 28 maja 1923 roku zamienił mundur żołnierza Wojska Polskiego na mundur kolejarza. Dostał przydział pracy w Unińcu w województwie poleskim. 20 listopada 1927 roku ożenił się z Aldoną Soszyńską, z którą miał 3 dzieci: Ryszarda, Stefanię i Alicję. Proszę patrzeć się na wprost i bez ruchu.